Jak tam wasze opinie po 6 odcineczku? Jak było? Śmiesznie? Dramatycznie? Komu łezka poleciała? Przyznać się w komciach. Udało mi się upolować kilka easter eggów i opracować kilka teorii, więc do dzieła. Zapraszam na świeżutkie WandaVision zagadki i memy. Po pierwsze, dlaczego te odcinki muszą być takie krótkie? To chyba odczuwa cały świat, patrząc po memach, które wpadają ostatnimi czasy. No ale nie ma co narzekać, pora rozwikłać parę zagadek i zdementować albo potwierdzić nasze teorie. A, i mamy Halloween. Pewnie ten odcinek miał polecieć w Halloween, no ale trochę się nam przesunęło. Zaraz po czołówce mamy dzieciaki Wandy, mówiące wprost do kamery. Co ciekawe, zdaje się, że dorośli póki co nie widzą tej kamery, nie zwracają się do niej. Czy w pokoju jest z nimi kamerzysta? Czy kamera sama unosi się w powietrzu? A może dom Maksimów jest przecięty w pół i jest tam normalnie cała ekipa filmowa? W tym odcinku nie dostaniemy jeszcze odpowiedzi, ale jak wiemy z trailerów, Wanda w pewnym momencie też przemówi do kamery, łamiąc czwartą ścianę. Jak Deadpool? A może bardziej teraz mamy jeszcze jedną ścianę pomiędzy? Bo skoro postaci z WandaVision wyłamują się do świata Marvelowego, to żeby złamać czwartą ścianę, musiałaby teraz złamać czwartą Hex i piątą do naszego świata. I to też się dzieje w tym odcinku. Przy okazji dostajemy ciekawego, ironicznego easter egga. W pewnym momencie z ust Quicksilvera pada zwrot Kick-Ass. Aktor Aaron Taylor-Johnson, odgrywający rolę wcześniejszego Quicksilvera w MCU, odgrywał wcześniej rolę Dave'a Lizowskiego w super mega herosolańskim filmie Kick-Ass. Co ciekawe, w filmie występuje też Evan Peters, czyli X-Menowy Quicksilver, i gra tam kumpla Dave'a, Todda Haynesa. I teraz będzie malutki, ale bardzo ważny dla tego easter egga spoiler dla tych, którzy nie widzieli Kick-Assów. Otóż Todd też zostaje superbohaterem, ale podróbką Kick-Assa, Ass-Kickerem. Czyli podobnie jak teraz w WandaVision, X-Menowy Quicksilver podrawia MCU-owego Quicksilvera. Kick-Ass swoją drogą doczekał się również sequela, który również mogę polecić. Nie mogą przeoczyć w tym odcinku kolejnej diabelskiej gierki słownej. A mianowicie, gdy dzieciaki ochoczo biegają robić psikusy, Quicksilver krzyczy Unleash Hell, Demon Spawn. Czyli w wolnym tłumaczeniu, zróbcie piekło, diabelskie pomioty. Sugerując, że niby dzieci Wandy mają w sobie jakąś diabelską część. Jeszcze jedna mała zagwozdka, czy też może kolejny żarcik z komiksowej przyszłości rodzeństwa Maksimów. Zarówno w komiksach, chociaż tamto raczej trudno uchwycić, jak i w Age of Ultron, mówili oni ze wschodnioeuropejskim akcentem. Tak w sam raz, żeby pasować do fikcyjnej Sokowi. No a teraz w WandaVision? Ni słychu, ni słychu. Co też zauważył Wanda, pytając Pietro, co z jego akcentem. Oho, ściwko. No ale kurde, Wanda też akcentu nie ma. Ale mi się to zupełnie nie rzuciło wcześniej w uszy. To raczej znaczy, że Wanda poleciała po całości, żeby dopasować się do New Jersey. Powiem wam, że powoli się gubię. Przypinam temat do tablicy i póki co nie wiążę żadnego czerwonego sznurka. Jedziemy dalej. Gdy Vision wychodzi z Hexa i syn Wandy daje jej cynk, Quicksilver rzuca niekoniecznie śmiesznym żarcikiem i wtedy dostaje Kamehameha od Wandy. No i teraz, dlaczego Wanda przywaliła Quicksilverowi? Bo nie spodobał się jej żarcik tego jajcarza? Czy dlatego, że nie wypada tak żartować przy dzieciach? A może dlatego, że skoro jej brat mówił, że jego los wyglądał tak, że dostał parę kulek, potem usłyszał wołanie Wandy i wrócił, to nie powinien wiedzieć, że Vision nie żyje, co nie? Co ciekawe, jak Quicksilver dostaje w klatę i sobie leci, to mija po drodze pomniki. Na jednym z nich po lewej wyłapałem kolejnego meta easter egga, jak w przypadku tożsamości pani Hart, które wykminiliśmy we wcześniejszych zagadkach i memach. Otóż na pomniku mamy napisane Janelle Sammelman. Według Marvel Cinematic Universe fandom ta pani to pierwszy asystent reżysera w serialu WandaVision. Z prawej mamy też pomnik z napisem Dr. Rivus, ale nie znalazłem nikogo takiego. Może wy macie jakiś pomysł? Wracając do Quicksilvera, w ramach Halloween dostaliśmy jego klasyczny kostium. No i w sumie Wanda i Vision też dostali coś zbliżonego do swoich oldschoolowych komiksowych wersji. No dobra, ale kim w zasadzie jest Quicksilver? Nie oszukujmy się, trochę dziwnie się zachowuje ten nasz amalgamat. Ma niby przeszłość, trochę brata Wandy, a trochę ściemnia.
No chyba, że X-Menowie Quicksilver i Wanda rzeczywiście dostali rybę zamiast cukierasa. Z jego rozmowy z Wandą wynikałoby, że doskonale kuma, co się dzieje dookoła, albo stara się zmanipulować Wandę, aby myślała, że to wszystko jest jej sprawką, a tymczasem ktoś jeszcze miesza w tym kotle. W każdym razie mówi, że to Wanda jest reżyserem w tym świecie i pochwala to, co robi Wanda, zwracając uwagę na to, że ci ludzie mają teraz lepsze życie, mają lepsze prace, tylko co się działo z dziećmi do tej pory? Czy gdy ludzie mówili "It's all for the children", bali się o swoje dzieci w śpiączkach, jak sugeruje Quickie, pytając, czy dzieci grzecznie sobie spały i czekały na halloweenowy epizod? W jaki sposób Quicksilver wie o tym, jakie życie mieli ci ludzie przed WandaVision? I o tym, co było w poprzednich odcinkach? Czyżby był agentem z zewnątrz? A może to agent pszczelarz? Quickie zwraca też uwagę na to, że Wanda jest zdecydowanie silniejsza niż wcześniej. Czego chyba by nie powiedział, gdyby chciał ukryć fakt, że ktoś silniejszy od Wandy ma tutaj swój wpływ. Więc tutaj jestem w kropce. Czy to jest jego misja? Dowiedzieć się, jak Wanda to wszystko robi? Jak myślicie? W trakcie ich rozmowy w tle widać kino. Nie widzimy tytułów, ale nazwa kina to Coronet. A jak wyglądujesz Coronet Marvel, to znajduje poemat pana Andrew Marvel. A jak wam się podobała reklama You Magic? Moja interpretacja jest taka, że chodzi o fakt, że zacięci ludzie daleko od centrum Westview umierają z głodu. Może gdyby tak teraz zabrać magię z Westview, to część z tych ludzi byłaby już martwa lub przymierająca z głodu? A może wtedy przy płocie Herb chciał nam powiedzieć, że wszyscy są tu martwiakami? Może Westview jest na jakimś cmentarzysku? Co wy na to? Co do śmierci, jednak okazuje się, że Vision ginie poza światem WandaVision. Czyli Vision jest martwy w MCU, a żywy w świecie Wandy. Generalnie to też nie ten sam Vision, bo przecież nie ma pojęcia o Avengersach. Czy tak samo jest z Pietrem? A może nawet z dziećmi Wandy? I tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, świat WandaVision się powiększa. Czy przejmie całe MCU, tak aby Vision, Pietro i dzieciaki mogły żyć wolni? Właśnie. Wolni. W tym odcinku wolność straciła Darcy, gdy wchłonął ją Hex. A co z resztą ekipy? Haywood gdzieś tam prysnął, ale większość Sordu to teraz jakiś cyrk. No i zapowiada się, że będziemy mieli cameo, a może nawet nowego gracza w MCU. Z kim ustawiła się Monica Rambeau? Kto to jest ten jej koleś? Zgadujemy w komciach. Ja tak sobie myślę, że będzie to ktoś z wiedzą techniczną. Inżynier od spraw kosmicznych? Raczej nie myślę o Bannerze, Rokecie czy Shuri, a o kimś nowym. Może Hank McCoy, Bestia, czy może fantastyczny Reed Richards. Hero Solanie. Po raz kolejny troszeczkę odpowiedzi, a w zamian kilogram pytań. Oj, ci twórcy serialu wiedzą, jak zatrzymać ludzi przy odbiornikach. Kurde, gdyby tylko podzielili się ze mną swoimi sekretami. Oho? Czekajcie, bo właśnie dostaję od nich telepatyczną wiadomość. Tak? Ale wystarczy, że klikną, tak? Okej, czerwony przycisk subskrybuj w prawym dolnym rogu. I dalej trąbkę? Bębenek? Nie, czekajcie, mam jakieś zakłócenia, możecie powtórzyć? Dzwoneczek. Okej, no to wszystko jasne. Ależ mnie ten przekaz zmęczył. Chyba czas odsapnąć. Do następnego, Herosolanie.